Rozmawiamy świeżo po kolejnej rozprawie. Jeżeli mógłbyś przybliżyć, co miało miejsce dzisiaj przed sądem? No dzisiaj przed sądem tak naprawdę nie miało miejsca za wiele wydarzeń. Świadek, na zeznania którego bardzo mi zależy, który zgłosił się do mnie sam po 7 latach naszego niewidzenia się, żeby opowiedzieć o kulisach tej historii, jak ona się zaczęła, jak brudną była prowokacją, a że jest to świadek z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wysoki rangą oficer w stopniu pułkownika, więc tym bardziej te zeznania są istotne. Świadek nie mógł dzisiaj przybyć, będzie na 100% 14 października, więc gorąco namawiam Państwa do oglądania tego, bo sądzę, że będą to bardzo ciekawe i ważne dla mnie zeznania. Drugą rzeczą było pismo, które do mnie napłynęło i o tym też mówiliśmy dzisiaj w sądzie kilkanaście dni temu. Pismo od komornika sądowego, który na chybił trafił, szuka osób, które mogłyby mieć jakiś kontakt z panem Krzysztofem Winiarskim, który zdaje się zalegać wielu różnym instytucjom rozmaite kwoty pieniędzy. Pismo było adresowane do mnie, jak wyraził się pan komornik z Zabrza, ponieważ Krzysztof Winiarski występuje w mojej książce. I to wystarczyło, żeby do mnie skierować takie pismo, że jeżeli pan Krzysztof Winiarski miałby jakieś relacje, jakiekolwiek ze mną, to żeby natychmiast komornika powiadomić, bo jest poszukiwany i także poszukiwane są możliwości ściągnięcia od niego rozmaitych środków finansowych. Ale od kiedy to komornicy zajmują się czytaniem beletrystyki politycznej? Bardzo ciekawe były wyjaśnienia pana komornika z Zabrza, przyznaję. Było to dla mnie szokujące doświadczenie, bo jak ktoś dostaje takie pismo z kwotą idącą w setki tysięcy, to może dostać zawału. Ja pierwszy raz miałem taką sytuację. Dopiero komornik mi wyjaśnił, że tak naprawdę ono nie dotyczy mnie, to pismo, tylko dotyczy pana Winiarskiego. No to mnie uspokoiło, niemniej skierowałem skargę do sądu w Zabrzu. Nie wykluczam wcale, że komornik nazywał to pomyłką. Ja bym powiedział, że może to była pomyłka, a może po prostu ktoś padł na pomysł, żeby mi odebrać trochę zdrowia. Ja takich pomyłek w ciągu ostatnich 7 lat, rozmaitych, które w taki czy inny sposób odbierały mi spokojny sen, miałem bardzo wiele. To w zasadzie stało się nieodłącznym elementem mojego życia. Także ten element potraktowałem jako jeden z wielu. Tak naprawdę to pismo w moim odczuciu zawierało informację, że mogę zostać zlicytowany i mieszkać na ulicy. Tak je odebrałem, dopiero komornik mi wyjaśnił, że to jest pomyłka. No, taka pomyłka, której nie życzę nikomu, bo przez paręnaście ładnych godzin moje ciśnienie było na poziomie bliskim ciśnienia zawałowego. Ale dlaczego o tym piśmie mówię? Bo na końcu tego pisma pojawia się adres pana Krzysztofa Winiarskiego i tak naprawdę to jest clue, jeśli chodzi o tę sprawę. Pan Krzysztof Winiarski był nie do zlokalizowania przez nikogo. Poszukiwałem go ja, poszukiwał go sąd, poszukiwała go, zdaje się, policja. I oto nagle komornik w piśmie podaje adres pana Krzysztofa Winiarskiego, tego, który jest bardzo ważnym świadkiem. W związku z tym, rozmowie z mecenasem uznaliśmy, że trzeba pokazać to pismo Wysokiemu Sądowi, bo jest tam podany adres, pod którym zdaniem komornika znajduje się wspomniany Krzysztof Winiarski. I dlatego to pismo złożyłem. Zobaczymy, czy dzięki temu pismu, paradoksalnie, które mi odebrało sporo zdrowia, może uda się tego świadka ściągnąć do sądu. A wtedy, kto wie, możemy być my z kolei świadkami bardzo ciekawych wydarzeń. Więc tak naprawdę tego dotyczyły te dwa elementy dzisiejszego procesu, dzisiejszej odsłony procesowej w sądzie. 14 października jest kolejna odsłona, na których będzie zeznawał wspomniany pułkownik ABW i mam nadzieję wspomniany Krzysztof Winiarski. I to już wszystko na to wskazuje, jest koniec. Prawdopodobnie 14 października będą mowy końcowe. Jeżeli nie zdążymy ich wygłosić, to będą 30 października. Więc wszystko wskazuje na to, że do końca października ta sprawa się zakończy. I bardzo dobrze, że się zakończy, bo ja przyznaję, po tylu latach mam już naprawdę, mam już po prostu dość i
i dlatego z wielką oczywiście nadzieją czekam na końcowy werdykt w tej sprawie. Mam nadzieję, że werdykt ten będzie po prostu sprawiedliwy. Wielkie gratulacje, wielki sukces wydawniczy książki Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego. Trudno to oszacować, ale zdaje się, nakład był wielki i książka stała się głośna. I oto mamy premierę kolejnej książki, książki o mafii, książki o masie. Czy mógłbyś przybliżyć kulisy powstania tej książki? Tytuł może być zgoła mylący, bo tak naprawdę Masa, chociaż Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, najsłynniejszy świadek korony, którego zeznania jako pierwszy dziennikarz w Polsce w roku 2003 ujawniłem i wtedy po raz pierwszy groziło mi więzienie, że ujawniam materiały ściśle tajne. Zresztą te materiały zrabowała mi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w roku 2008, miałem ich komplet. Nie będę mówił, czy je sobie odtworzyłem, czy nie. Zachęcam do przeczytania książki. Natomiast co mogę powiedzieć? Książka mówi o tym, czego najsłynniejszy świadek w Polsce, świadek korony Jarosław Sokołowski, Masa, nie mówi. Oczywiście, żeby opowiedzieć, czego nie mówi, trzeba też było powiedzieć, o czym mówi. W tym sensie Jarosław Sokołowski jest ważną postacią w tej książce, ale tak naprawdę książka traktuje o tej mafii, o której Sokołowski bał się mówić. Udzielił takiego wywiadu Onet, dla Onet, w którym mówi, że nie będę mówił o pewnych rzeczach. Ci ludzie wciąż mają władzę, dzisiaj chodzą jako służby specjalne. Każdego, kto będzie chciał o nich coś powiedzieć, powiedzieć prawdę, oni upier, i tutaj już nie będę cytował. Masa mówi, dużo jeszcze czasu minie, zanim ja odważę się o tych ludziach mówić. To nie jest kwestia tego, żebym ja był w jakiś sposób szczególnie odważny, ale jeżeli się przekroczy Rubikon, a ja ten Rubikon przekroczyłem dawno temu, to rzeczywiście człowiek dochodzi do takiego wniosku, że jest jakaś granica strachu, po której się spokój zaczyna. To, czego nie mówi Masa, ja mówię w tej książce. Mówię o tej prawdziwej mafii, mówię o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość od 1989 roku w oparciu o twarde, dotąd nieznane opinii publicznej fakty, nieznane materiały. Cała historia zaczyna się od afery FOS, matki wszystkich afer w III RP i potem jest kontynuowana przez kolejne lata. Myślę, że ci, którzy sięgnęli po książkę Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego, z całą pewnością nie zawiodą się także na tej książce, bo ta książka jest prequelem dla książki Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego. Innymi słowy, prequel to jest coś, co powstaje po danej publikacji, ale co dotyczy wydarzeń sprzed tej publikacji. Więc można powiedzieć, że akcja tej książki kończy się w tym miejscu, w którym zaczyna się akcja Niebezpiecznych Związków Bronisława Komorowskiego. Można powiedzieć w jakiejś mierze, że jest to więc ciągłość. Te dwie książki są połączone, to jest pewnego rodzaju całość, a takim symbolem tej całości jest ten symbol, który zapożyczyliśmy, kupiliśmy od świetnego rysownika mieszkającego w Londynie, Andrzeja Krausego, czyli takie wilki. To jest ten symbol, który łączy te dwie książki, ale tak naprawdę łączą je fakty, łączą je bohaterowie. Fakty nieznane opinii publicznej. Jestem głęboko przekonany, że opinia publiczna, ci, którzy sięgną po tę książkę, a których poruszyła książka Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego, na pewno nie będą zawiedzeni. Jeżeli możesz, to zaprosić na promocję tej książki. Z największą przyjemnością. Planowaliśmy promocję na 7 października, ale ponieważ, jak czytelnicy moich książek wiedzą, dla mnie kluczową sprawą przez wiele, wiele lat, i to się chyba już nigdy nie zmieni, była sprawa wyjaśnienia tajemnicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a w tej sprawie także dzieje się bardzo dużo, szalenie dużo, bo oto ten rok jest chyba ostatnim, kiedy można tę sprawę wyjaśnić. Prokurator Andrzej Witkowski odchodzi w tym roku z końcem roku w stan spoczynku. Głęboko wierzę w to, że jesienią, gdy zmieni się władza, dostanie szansę na zakończenie tej sprawy. Jeżeli by jej nie dostał, to
to jest takie zagrożenie, że ta sprawa już za naszego życia prawdopodobnie nie będzie wyjaśniona. Może gdzieś kiedyś sięgną do niej historycy. W związku z tym, także w tym roku Jurek Zelnik nagrał mi jedną z moich książek w formie audiobooka. On czyta moje książki. No i także zrobiliśmy jakby w formie odnowionej te książki o księdzu Jerzym Popiełuszce. I te dwie sprawy, ja bym chciał o tych dwóch sprawach opowiedzieć podczas spotkania premierowego tej książki, która jest prequelem do Niebezpiecznych Związków Bronisława Komorowskiego, ale wiele osób może zadać sobie pytanie, czy te dwie sprawy mają coś wspólnego? Czy książka, która traktuje o, która ma na, w kwestii tytułowej Masę, czyli Jarosława Sokolowskiego, pseudonim Masa, i moje książki, które dotyczą tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki, mają ze sobą coś wspólnego? Zapewne wiele osób byłoby bardzo zdziwionych, jak wiele te sprawy mają wspólnego. Nie chodzi tylko o to, że są obwalowane klauzulą tajności i tajemnicy. Chodzi o to, że obydwie traktują o systemie III RP, systemie zakłamania, systemie całkowicie zdegenerowanym, i te dwie sprawy doskonale, niestety, doskonale to pokazują. Dlatego 19 października, w dniu uprowadzenia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, będę chciał powiedzieć o tych dwóch sprawach, podając wiele faktów, które nieznane są dotąd opinii publicznej, a które opinia publiczna ma pełne prawo znać. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.